pomysł pojawił się tak spontanicznie, jak to tak się złożyło, że Fundacja Wolens organizowała konkurs na mini granty, w którym po prostu projekty adresowane do przede wszystkim Polaków za OZO, no z myślą o też rozwijaniu, pielęgnowaniu polskości na Zaoziu, finansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022. Taki konkurs organizowała Fundacja Wolens. Tak się złożyło, że rzeczywiście projekt zaoziańskich spotkań dialektologicznych został w ramach tego konkursu wsparty. I wspólnie Fundacja Integracji Regionalnej Skały, której jestem prezesem z Kongresem Polaków w Republice Czeskiej, ten projekt prowadzą. Projekt trwa już od pewnego czasu. W zasadzie zbliżamy się do finału, dlatego że nasze spotkanie trzecie jest jednocześnie przedostatnim. Dzisiaj będziemy gościć profesor Jadwigę Wronicz, która nam nieco powie o cieszyńskiej polszczyźnie dawniej i dzisiaj. Te spotkania, które się odbyły i to jedno spotkanie, które się jeszcze odbędzie, są w bardzo różnej tematyce osadzone. Wszystko gdzieś tam oscyluje wokół tych tematów, wokół tego tematu cieszyńskiej gwary, czy też cieszyńskich gwar. Mówimy o postaciach związanych z ich badaniem, powiedzmy statusie gwar, więcej powie profesor Rak w przyszłym tygodniu z takiej perspektywy szerszej, niekoniecznie osadzony też jako badacz w Cieszynie, ale będzie mówił o takim negatywnym wartościowaniu tradycji językowych regionalnych i czy rzeczywiście to jest w pełni uzasadnione z punktu widzenia języka polskiego. Więc mówimy o tych gwarach lokalnie, w nieco szerszej perspektywie, o postaciach, żeby po prostu troszeczkę zainteresować też cieszyniaków, zaoziaków, takich, którym ten temat jest bliski, a może przede wszystkim takich, którym ten temat zupełnie bliski nie jest. Więc temu ten cykl spotkań służy. Krótki, bo tak naprawdę cztery spotkania i obóz dialektologiczny, na który przyjadą również w przyszłym tygodniu studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale niekoniecznie jedyny. No, mam wielką nadzieję, że te podobne spotkania jeszcze będzie się dawało, jeszcze będzie okazja organizować w przyszłości bliższej lub dalszej. Zapraszanie osób, które też niekoniecznie na co dzień działają na Śląsku Cieszyńskim, takich jak profesor Jadwiga Wronicz, która ze Śląska Cieszyńskiego pochodzi, ale tu obecnie nie mieszka, jak profesor Rak, który ani tutaj nie mieszka, ani stąd nie pochodzi i tak naprawdę w swojej ścieżce badawczej nawet niekoniecznie ze Śląskiem Cieszyńskim stricte był związany. To też jest taka próba pokazania, że nie tylko, że to jest temat, który może dotyczyć każdego z nas lokalnie, ale jednocześnie no, to nie jest temat tylko nas. Warto gdzieś też zapraszać innych, pokazywać, że rzeczywiście możemy też poczuć się, mając nasze tradycje językowe lokalne, częścią pewnej większej całości. Więc stąd też taki pomysł, żeby wychodzić troszeczkę poza, z jednej strony, jeśli chodzi o gości, poza osoby dobrze znane, a z drugiej strony tak tematycznie też poza taką naszą lokalną optykę. Sam projekt jest, ma na celu też promowanie i wspieranie polskości na Zaoziu, a myślę, że też to zapraszanie do czeskiego Cieszyna również gości z zagranicy, to też jest taki pewien element integrujący to lokalne środowisko, więc można powiedzieć, że ze względu na charakter projektu, z drugiej strony ta transgraniczność też dodatkowe cele jeszcze pełni. Mimochodem, ale mimo wszystko tak. O 17.30, również w przyszły piątek, w zasadzie za tydzień o tej samej porze, w tym samym miejscu, będziemy właśnie gościć profesora Macieja Raka i grupę wówczas również towarzyszących mu studentów i doktorantów związanych z Kołem Naukowym Językoznawców Studentów z Uniwersytetu Jagiellońskiego.